Ho, 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 wesołych świąt. Zwłaszcza dla księcia, który szuka Fary. Tak. Witam ponownie w świątecznych przygodach w Persji. Tak się nie zgadamy. Przypomina trochę ludzi, którzy mają słaby zasięg na telefonie, których cały czas przerywa i połowa ich rozmowy brzmi: halo? Halo? Słyszysz mnie? Halo? Halo? Powiedzcie, że wam się kiedyś coś takiego zdarzyło. Dobra. Nie oglądaj się za siebie. To chyba tutaj drzwi otworzyło, co? Dokładnie. I tutaj nic nie ma. Help me. Już biegnę, Fara. Tylko tego duszka zbiorę. Nie tutaj. Odnów trochę życia, Fara. Potankuję za ciebie. Dobra. Tego właśnie nie chciałem. Dobra. Jest troszkę podbramkowa sytuacja. Nie mam. Nie mogę użyć. Nie mogę użyć zamrożenia. Nie wiem czemu. Że muszę mieć wszystkie i te, i te. Miałem wszystkie bojowe, a chciałem użyć masowego zamrożenia, ale nie działało z jakiegoś powodu. Muszę mieć wszystkie naładowane, i bojowe, i te? Nie jestem pewien. Zastanawiam się, czy ucznictwo Fary się poprawia w trakcie gry. Wydaje mi się, że chyba coraz lepiej sobie daje radę. No takie moje osobiste wrażenie. Otworza BDSM, zapraszamy do sztyletu. Czyli Fara. Dzięki, że skupiasz się na mnie, a nie na półżywej kobiecie za tobą, Indusce. Dobra. Nudzi mnie to już. Dużo potworów by atakowało w tej... W sumie chciałem skontrować mieczem, ale znowu pomyliłem przyciski. Jeszcze lecą! Kurczę, która to fala? Co najmniej trzecia. Przynajmniej Fara trochę się podleczyła. Wszystko. O! To oznacza, że zbliżamy się do jednego z moich ulubionych poziomów. Done. I'll start the story from here next time. Don't leave me.
My love. Please don't leave me. O! Spoufala się. What did you call me? It doesn't matter. The important thing is, I know how we can reach the Tower of Dawn. Of course. The Hourglass. All right. But this time, stay with me and pay attention. Can't spend all day chasing after you. Książę jest arystokratycznym dupkiem. Dobra. Co my tu mamy? Czy nic nie przegapiliśmy w momencie, jak tu biegliśmy na złamanie karku, żeby ocalić Farę? Chyba nie. Co? Chyba nie. Para, na górze też nic nie widzę. Tutaj też nic. Tam mamy drzwi, tutaj mamy posąg. Gdzie mamy jakiś przycisk? A, pewnie Fara nam naciśnie. Well, what are you waiting for? I'm afraid. What if I get into trouble and you have to come chasing after me? Please. Do you mean to say you actually need my help? Yes. Oh well, in that case. Myślę, że książę w tym momencie, nie wiem, stracił z połowę swojej męskości czy coś w swoich oczach. I'm afraid. What if I get into trouble? Fara w sumie też jest księżniczką. There you are. Ta. Are you sure I'm not slowing you down? All right, all right. Coś jest z tym, że Fara potrafi z taką pewnością siebie i niezałamaniem głosu tak sarkastycznie się odzywać do księcia. We must have come out the wrong side of the baths. We'll need to go back through the royal palace. All right then. Let's find the way out. Dobra. Co to na myśli? To umieszcza bibliotekę tuż obok łaźni. Czy wilgoć z łaźni nie może zaszkodzić książkom? Tak głośno myślę. Musimy uważać na życie. Z tego co pamiętam, ta walka też będzie dosyć długa. Słuchajmy trochę. Wara otwary. Że tam broń leży. No, na razie musimy bronić Fary. Fajnie, że trzymacie się z tyłu otwary. Dużo pomaga w walce, że nie muszę się o nią martwić. Mówiłem, trzymać się z tyłu otwary. Nie tylko Fara się mnie nie słucha.
To chyba będzie prawie na pewno trzecia fala. W międzyczasie możemy się napić, gdybyśmy potrzebowali. Że odsuniemy się trochę od niej. Ups. Sorry, fala. Jestem ostrożny. Dobra, tego pana już nie zdążymy. Czy mam jakieś ładne ujęcie kamery? Nie. Co? Nie tam przycisk. Stawaj, książę. Zamieszanie, ale żyjemy. To się liczy. O nie. Muszę się odsunąć. Znowu ciepnąłem farę. Re. Paszamy na podłogę. I dasz tyle. Dobra, jeszcze jedna fala? Czwarta? Dawać! Jesteśmy rozgrzani. Dobra, ten gość nie powinien na razie stanowić problemu. Tyle tutaj. Leżeć. Pan też. Dobra. No zdążymy jeszcze tamtego dziabnąć. Idealnie. I pan. Do widzenia. Soczysta walka. Takie jak ja lubię. Dobra. No to się... A, widzę fara, dziękuję. Za trafne spostrzeżenie. Trochę pićku i... Zobaczmy, co mamy tutaj zrobić. Ja z grubsza wiem. Ale wizja może być. O, ja tym symbolem. Symbol lu. Tak. Spoiler alert! Ten symbol oznacza, że trzeba w niego trafić promieniem światła. Zapewne zobaczyliście te... lustra. Domyślacie się, jaką łamigłówkę tutaj będziemy mieli. Dokładnie. Done. I'll start the story from here next time. Kiedyś łamigłówki z promieniem światła były standardem w zręcznościówkach. Albo ogólnie w grach. Teraz to jakoś się zmieniło. Hop. Chciałem tutaj skoczyć nad tą przepanią. Tak śmieszny skok taki. Z półpodkulonymi nogami robi książę. Jak się skacze. Czasami. Dobra. Tutaj mamy źródło. Jedno ze źródeł. A będzie ich kilka. I kilka chyba też będzie miejsc. Dobra. Tam mamy jedno. Hmm.
Możemy tutaj odbić promień. O, Fara, mamy coś dla ciebie. Na roboty. Przekaz, nie wiedziałem, że światło wydaje dźwięki. I think I didn't. It's quite natural, really. Her kingdom's conquered. She has nothing, no one to protect her. She needs me. I can see it in the way she looks at me. All I'd have to do is reach out and take her hand, and she'd be mine. Why am I talking to myself? I'm up here. No i gadasz do siebie, gadasz do nas, książę. Swoje miłosne podboje wyobrażasz. Nie skomentuję tego. Nie wiem, czy był... Twój ojciec byłby zadowolony z mariażu z hinduską. Nie, że ja bym miał jakieś... bo coś rasistowskiego chciał do przekazania po prostu. Myślę, że twój ojciec może być mniej liberalny niż obecnie się to robi. Dobra. Się otworzyła kolumna. Co? Tam? Tam. Chyba wszystko na dole. Mamy tam jednego duszka do zebrania jeszcze. Się nim zajmiemy. Ale na razie chyba musimy iść w tym kierunku. Ale ten symbol świecący, co? Look, it's the same symbol that was on the pillar. Stay there. I'll come to you. Dobra. To chyba widzieliśmy na wizji, co ten przycisk robi. Pytanie, czy coś jeszcze więcej tu mamy? Chyba nie. Dobra. Czy możemy coś zrobić z tym lustrem? Możemy już go ustawić tak, żeby wskazywało tam. Ostatecznie to chcemy uzyskać. Żeby świecił na tamten symbol. Będziemy musieli tam wejść, się wdrapać i skombinować światło. Światło... Nosisz je w sobie. Teraz tam. Zapraszam. Projektował te wszystkie elementy, nazwijmy to, ochrony. Naprawdę jakiś sadysta. Może w starożytności nie brakowało sadystów, ale żeby wymyśleć coś takiego, to łapie człowieka w pasie i go miażdży. Jeszcze przebija jednocześnie. Na Bliskim Wschodzie musieli prawdziwych Da Vinci tortur zatrudniać. O. Co my tutaj mamy? Dobra, co z tym światłem? Dlaczego go nie ma? Chyba za bardzo się pośpieszyłem.
A najpierw musimy tutaj pójść, co? Dobra. Where is that glow coming from? Jak to skąd? Z góry, no. Nie zadawaj głupich pytań, książę. Chociaż wyraźnie to widać. Dobra. Tam też coś mamy. Tutaj pewnie się to zawali, jak próbujemy wejść. Dokładnie. Więc musimy pójść tędy. Biorąc pod uwagę, jak często te belki się zawalają, dziwi mnie, że książę w ogóle po kimkolwiek chce się wspinać. Nie wiem, czy to od ogólnych uszkodzeń pałacu, czy po prostu starożytne belki nie były najlepszej jakości. Listen to this. Of what use is reason against the power of love? Love is life. So if you want to live, die in love. Die in love if you want to stay alive. What's that supposed to mean? I thought you'd like it. If you want to be useful, try finding a book that'll tell us how to get out of here. This isn't that kind of game. Game? She thinks this is a game. Książę jest prawdziwym romantykiem, jakich już dzisiaj braknie w czasach. Potrafi docenić romantyczną poezję. Dobra, przy okazji dodatkowe pomoce środowiskowe. Plama na podłodze pokazuje nam, gdzie mamy umieścić lustro, żeby było dobrze. Z grubsza. Jeszcze tutaj musimy wycelować w tamten. Stay there. I'll come to you. Dobra. To nam powinno otworzyć te właśnie wysuwalne platformy. Chyba nawet tutaj mamy od razu do nich zejście. Moment. Tam chyba było coś. Co? Tam widzę niszczalną ścianę. Ciekawe. Ale nie widzę sposobu, żeby tam się dostać. Jest tam... drabina. Może za chwilę się tam dostaniemy. Zejdziemy do fary. Bezpieczniej będzie tutaj tak zejść. Dokładnie. I teraz zrób prosto do fary. No hej. Nie wiem. Nie pamiętam. Ale zobaczmy, co my tu mamy. Duszek. Troszkę bardziej w prawo, książę, czy w lewo. Dobra. Dobra, dostaliśmy się do fary. I co nam to dało? To jest coś. Lina. Opuść się trochę, żeby mieć większy zasięg. A
Dobra, to jest ta drabina, którą wcześniej widzieliśmy. Na pewno tutaj musi podejść. Powinno trafić, mam nadzieję. A co tutaj mamy? No, skróty, super. Nie będziemy musieli naokoło tyrać do tamtych poprzednich luster. Tutaj dokładnie. Więc tak. Tobie panu już podziękujemy. Tobie panu zapraszam od tam. Nie są to jakieś trudne zagadki. Bardziej, że prawie zawsze mają tylko jedno rozwiązanie. Nowy mieczyk. Dobra, tak chyba mamy zejście na skróty. Zawsze jestem ostrożny. Poza momentami, w których nie jestem ostrożny. Wtedy używam sztyletu. Dobra. Nasz przedostatni miecz w grze. On powinien chyba jeszcze szybciej zabijać przeciwników. Czy jakieś dodatkowe mam moce? Chyba nie. Nie będzie w stanie rozwalać większych ścian, czy coś takiego. Dobra, Fara. Biegiem. Znaczy, ty nie musisz biec. Ja muszę biec. Pla. No hej. Co my tutaj mamy? Fara, idziesz czy nie idziesz? Halo? Zapraszamy, księżniczko. O, witam. O, kolejna zagadka. Wypróbuj mój nowy miecz. Raz, dwa, trzy. I leżysz ty. No, to dobrze. Przedni chyba ze cztery ciosy wymaga. O, nie ten przycisk. Przynajmniej nie ten przycisk. Ma też... Czuję też tak jakby... O, znowu zły przycisk. Czuję też tak jakby chyba, że im silniejszy mamy miecz, tym rzadziej przeciwnicy są w stanie blokować nasze ataki. Zapraszamy.
Nie miałeś tego trafić. A ten gość spadł? Spadł. Ciekawe, co to będzie miało znaczenie. Czuję, jakby prędkość ataków Fary chyba się zwiększyła. Chyba coraz szybciej strzela teraz niż na początku. Easy. Dobra, to wody nigdzie nie widać. Za to tutaj mamy. There should be a way to make this thing go up. See if you can find a switch. What makes you think? Never mind. A powinien to zobaczyć, powiedzieć dopiero po wizji. To małe. Dokładnie, Lizzie zobaczy, że to idzie do góry. Miknijmy może takiego przeznaczenia. Wait till I'm on the platform. Wait until I'm on the platform. Now. Dobra. Szybko zapraszam. Tutaj mamy drążki. Co ty książę zrobiłeś? To chyba nie powinno się wydarzyć. Czy te drążki w ogóle gdziekolwiek prowadzą? Tak, potrzeba w innym się odbić. Kamera tu nie pomaga. Przez przypadek chyba zrobiłem dokładnie to, czego potrzebowaliśmy. Przynajmniej tak mam nadzieję. Co teraz? Nic. Wracamy. Dobra. Co nam to daje? Tamte się obracają. Czy będziemy w stanie tam doskoczyć? Nie wiem. Na razie chyba tak musimy zrobić. I tam się udać. Przy okazji, czasami niektóre skoki, które by zadały obrażenia te można znegować kiedyś, jeżeli się wykona fikołek przy lądowaniu. Czy to nam coś da? Tak, tylko musimy teraz wrócić z powrotem. Nie możemy wrócić z powrotem. Musimy tam.
kompletnie zmienia ustawienie. Dobra, i co teraz możemy zrobić? Ostatecznie chcemy się udać w prawo. Więc chyba wszystko już jest. Dobra. Nie to, książę. Złap się, drążka. Dziękuję. Dokładnie. Isru. The gate's open. Super. No to schodzimy. Yippee! Biegnę, Fara, biegnę! Look, a crack. Wait, let's see where this corridor goes. All right, you can take the crack. Take the crack. I'm up here. Try pulling that lever. Wiedziałbym, że łapki są seksistowskie. Dają handicap kobietom. Może nie tylko kobietom, ale osobom słabo zbudowanym. Właśnie. Tych mieczy chyba jeszcze nie widzieliśmy. One bardzo bolą. Do you think I can jump it? Go on, try. What's the worst that can happen? Ostatecznie można było, bo mogliśmy cofnąć czas i powiedzieć nie, jednak nie skacz. Dobra. Właśnie. Wycelować, żeby w to trafić, będzie ciężko. Możemy tak to zrobić dużo łatwiej. Jednak spowolnienie czasu ma swoje czasami zastosowania. I'll meet you on the other side of that gate. Careful. You be careful. Tak, ty bądź niebezpieczny. Ja jestem nieśmiertelny. W praktyce. Dobra. Tego nie było. Może tak, może skorzystam jednak z tego spowolnienia czasu. Daje się bardzo przyda. Easy. O. Dawno nie widzieliśmy panów oficjerów. Problem na przyszłość. Dobra. Panowie oficerowie są bardzo dobrze w blokowaniu. Mają też więcej życia. Oni nie padają od trzech ciosów. Dobra, ktoś ciebie przewrócił, nie wiem kto. Powinienem mu podziękować. Tyle? Idzie.
paru oficerów. Będą jeszcze trudniejsze walki w tej grze. Dobra. Co mamy tutaj zrobić? Gra. Skoki, fikołki, ciachanie, skoki, dźwignie. Para. Dobra. Na dzisiaj tyle starczy. Zrobię małą przerwę. W następnym odcinku, to co widzieliśmy w oddali, to jest strefa. Wieża zmierzchu. Nasz ostateczny cel, gdzie znajduje się Hourglass Klepsydra z piaskami czasu. Więc jesteśmy dosyć blisko, jak sama gra mówi, 75%. Jesteśmy bliżej niż dalej końca. Więc niedługo się tym zajmiemy. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i ho, 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 wesołych świąt!